Cześć kochani! Witam Was serdecznie na kanale Moda Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie niesamowity haul lumpeksowy z tak super zdobyczami, że już po prostu nie mogę się doczekać, żeby Wam je pokazać. No, będą tu rzeczy z nowych towarów, rzeczy, które były dość drogie w zakupie, ale są to też tak niesamowite perełki. W zasadzie są to same sukienki, pokażę Wam 7 sukienek i spódnicę od projektanta, a także jakieś takie dwie pomniejsze rzeczy. Także zapraszam na ciąg dalszy i oczywiście bardzo Was proszę o polubienie i o zasubskrybowanie kanału, jeśli Wam się podoba. Na tym kanale znajdziecie dużo eko-filmików, rzeczy na temat eko-mody, rzeczy z odzysku, rzeczy vintage, stylu, sztuki i wiele, wiele innych. Mam wiele playlist, więc możecie tam zajrzeć, a tymczasem przechodzimy już do konkretów. Zacznę od drobnych rzeczy, które pojawią się w stylówkach też później, więc pokażę Wam je na początku. Byłam właśnie na nowym towarze i wiecie, ja na nowym towarze kupuję już tylko takie naprawdę, naprawdę ekstra super rzeczy. Nie kupuję wszystkiego, co mi wpadnie w ręce. To jest oczywiste, bo ceny są też nie najniższe. Kupiłam sobie taki staniczek sportowy, nie sportowy, ale w stylu sportowym, bo jest to stanik niezapinany, taki wciągany, elastyczny. No i dobrze trzyma, ma też takie wypychające poduszeczki. Jest to stanik w rozmiarze S od marki Hollister, więc naprawdę, naprawdę fajna marka. W dodatku jest nowy, naprawdę jest nowy. Z ręką na sercu nigdy chyba nie był noszony, bo zobaczcie w jakim stanie jest to w ogóle niesprane, totalnie nic. No i wygląda naprawdę jak totalna nóweczka. Także super, zobaczycie na końcu w stylizacjach. Druga rzecz to jest przepiękna też koszulka z wełny, Saint-Tropez, marka bardzo dobra, rozmiar S i 100% wełna. Taka wełna meryno, wiecie, koszulki takie, które są z cieniusieńkiej wełny, możecie je nosić i na co dzień, po prostu tak jako koszulkę i po prostu jako bieliznę też, zobaczcie. Prześliczna koronka jest, no i właśnie taki szary, melanżowy kolor, to jest ściągaczowy podkoszulek, bardzo, bardzo fajny. Także jestem bardzo zadowolona, bo to prawdopodobnie będę sobie używać jako bieliznę. On ma takie mikro dziureczki, ale ja sobie te dziureczki łapię, wiecie, te oczko. To nie są takie duże dziurki, takie malusieńkie, więc tego w ogóle nie będzie widać po zaszyciu. Dlatego go kupiłam, bo to jest świetna rzecz właśnie na zimę, a także w ogóle do chodzenia, bo to w ogóle nie grzeje w lecie również. Dobra, lecimy dalej. Kochani, teraz pokażę Wam sukienki. No i oczywiście stylówki z tymi sukienkami również. Zacznę od takich większych sukienek. Będą one też w poniedziałek w live pokazane. To będą sukienki, których nie będę mierzyć, dlatego od razu pokazuję je na początku, ale są przesuperowe. Pokażę je Wam tylko tak orientacyjnie, bo pierwsza sukienka jest takim stylu, że jest to L-ka. Jest w takim stylu, że no, nie będzie oddawać po prostu sprawiedliwości na mojej figurze, bo powinna być ona dopasowana. I to jest sukienka William & Delvin Express Original Jeans. Jeansowa sukienka w pięknym kolorze. Bardzo piękny kolor żółty posiada. I jest taka właśnie szmizierka długa na guziki. Wszystkie guziki oczywiście są, jest w naprawdę super stanie, a to jest sukienka vintage, więc to już coś mówi. I zobaczcie tak poglądowo, ona ma taki bardzo lekko rozkloszowany na dole dół, taki lekko w linii A, natomiast no, jest przepiękna, no sami powiedzcie, czy nie jest urocza po prostu i świetnej jakości, bo wiecie, to jest vintage denim, więc tutaj się już z tym nic nie stanie, to już było prane na pewno i widzicie, jest naprawdę w stanie idealnym, jeżeli ktoś polował na taką jeansową, długą sukienkę, a teraz w ogóle jest moda na te jeansowe, długie sukienki, spódnice szczególnie, ale sukienki też, to piękna zdobycz w bardzo ciekawym i bardzo ładnym, bardzo twarzowym kolorze, bo to nie jest taki jakiś żółty, który będzie brzydko licował z cerą, tylko całkiem fajnie będzie wyglądał praktycznie na większości typów kolorystycznych, nawet do mojego typu kolorystycznego by pasował ten kolor. Także tadam! Jestem zadowolona. Druga sukienka jest jeszcze większa, więc tym bardziej nie ma sensu jej mierzyć. Wydaje mi się, że to byłaby sukienka z jakiejś takiej serii H&M-u starej, vintage, która była z tym domem mody, z tym projektanckim domem
projektującym tkaninę, ale nie jestem pewna, ponieważ wycięto metkę. Natomiast na pewno jest to wiskoza. Tu jest napisane rozmiar S, słuchajcie, no zobaczcie. Niewiarygodne, no absolutnie to nie jest S, to jest jakieś 2XL podejrzewam. No są sami zobaczcie, no jest naprawdę sporo, ale ma przefajny krój. Ma bardzo fajne rękawki, które tutaj kamuflują troszkę ramiona. Ma fajny dekolt i zobaczcie, jaki ma świetny krój właśnie w linii A, taki spływający, z takim tutaj jeszcze rozchodzącym się, ukrytym lekko, takim kopertowo, ale rozchodzącym się takim rozpierdaczkiem, jak to się mówi, no, takim rozcięciem na nodze, więc naprawdę świetna. Z tyłu jest zamek, no naprawdę jest przepiękny kolor i materiał. Zobaczcie, jakie piękne są te wzory. Tu są żurawie, są kwiaty w takim japońskim, jak mówię, wschodnim, dalekowschodnim stylu materiał. Świetny materiał, nieprzezroczysty, więc coś cudownego na duży rozmiar. Ostatnio mieliśmy niewiele takich dużych sukienek, które właśnie nadają się świetnie dla figury, dla pań bardziej puszystych. No i uważam, że to jest super zdobycz, więc polujcie, bo mało jest takich sukienek w takich rozmiarach, jeszcze tak fajnych, tak sklepiających figurę. Na pewno będzie pięknie się układać ta sukienka. Można sobie pod spodem jeszcze halkę jedwabną na przykład, albo wiskozową i wtedy w ogóle już wiadomo będzie, że sukienka będzie też super leżeć. No i teraz będą już zmierzymy sukienki, bo już mamy sukienki teraz, które mogę zmierzyć, przynajmniej poglądowo. Moi drodzy, sukienka z Benettona, pokażę Wam metkę oryginalną. Sukienka Benetton z bawełny, bardzo ładny kolor, szary, z taki beżowo-szary w zasadzie. Tutaj ma w ogóle, o tu mi kropnęło, bo niestety, ale dzisiaj mam tutaj trochę problem z pogodą. Próbuję nagrywać w przerwach, słuchajcie, także może mnie wygonić deszcz. Na szczęście nie ma zbytnio wiatru, ale już była ulewa i jak widać tutaj światło jest takie dosyć ponure, ale i tak wolę nagrywać tu niż w studio, więc próbuję. Słuchajcie, naprawdę świetny krój. Taki bardzo, bardzo dobry właśnie dla figury, bo lekko tylko zmarszczony, więc się lekko rozchodzi, ale jest taka dowiązywana w pasie ta sukienka. Tu jeżeli ktoś ma trochę za szeroką, na przykład jesteście M-ką i macie trochę za szeroką tą sukienkę albo w pasie na przykład, to możecie sobie ją dowiązać. Ale generalnie moim zdaniem to jest taka M-ka, L-ka. Znowu oczywiście wymiary mogę podawać, jest na mnie za duża, bo ja to naprawdę musiałam mocno sobie tu związać w pasie i to nie powinno być tak, to powinno być tak lekko dowiązane, ewentualnie żeby tą różnicę właśnie w pasie wywiązać, albo po prostu jak ktoś ma idealnie dobre, to sobie tylko tak po prostu przewiązać dla ozdoby. Świetna sukienka, naprawdę bardzo, bardzo fajna, rękawek ma, więc to jest dodatkowy plus. Prześliczna. Bardzo Wam polecam tą sukienkę i jestem z niej bardzo zadowolona, oczywiście. Kolejna sukienka również jest w podobnym rozmiarze, to też będzie takie ML, może nawet bardziej L. Rękaw 3/4 i to jest, słuchajcie, naprawdę, naprawdę super zdobycz też, bo to jest, zobaczcie, marka Monsoon. Dobra marka, naprawdę dobra. I tutaj jest napisane, że to jest rozmiar aż 16XL. No może, bo ja mam ją bardzo luźną, więc L-ka, XL-ka. Nie, to nie jest M-ka, słuchajcie, to jest bardziej L-ka, XL-ka. Przepraszam, to mi się pomyliło z tamtą. Ona jest w długości takiej około kolanowej i naprawdę świetny ma materiał. To jest wiskoza jedwab w składzie. Także naprawdę, zobaczcie, jakie piękne wzory. Te irysy, które są trochę takie... irysy? Chyba irysy to są, albo mieczyki, chyba irysy, które są trochę takie, jakby to powiedzieć, takie, kojarzą się z secesją trochę, mnie się bardzo, bardzo podoba, no i cudowny ma kolor ta sukienka, naprawdę. Będzie też naprawdę fajnie wyglądała nowocześnie na figurze, zobaczcie właśnie tam mnie w niej, którą mam bardzo luźną oczywiście, ale jest to sukienka raczej na L. No nie wiem, czy na XL, to by trzeba sobie mierzyć, ale na pewno na rozmiar L będzie dobra. Liczny materiał z jedwabiem. No, teraz ostatnie dwie sukienki są też z jedwabiu. Ta jest dosyć mała i szczerze Wam powiem, że nie wiem jaki rozmiar, może się uda zobaczyć, ale jest na mnie dobra. Jest to S-ka lub M-ka. Słuchajcie, właśnie nie widzę rozmiaru, niestety chyba nie ma rozmiaru. No, tak na oko to jest S-ka, M-ka, bo ona ma tutaj trochę luzu, ma
gumę, więc może być też na M-kę, raczej na niższy wzrost sukienka, chyba że ktoś lubi bardzo krótkie mieć. Bardzo piękny kolor ma, zobaczcie, i to jest naprawdę w idealnym stanie. Ten wierzchni materiał to jest jedwab z wiskozą albo sam jedwab, natomiast spód jest wiskozowy. To jest zawsze na tych wiskozowych, takich dzianinowych halkach. To jest bardzo, bardzo wygodne, superowe na wakacje. Bardzo fajny rękawek, który też tutaj troszeczkę będzie nam coś kamuflował, prawda? Będzie tutaj, jak ktoś nie lubi pokazywać tutaj pach czy ramion, ale są takie osoby, no to on trochę tutaj właśnie ukrywa to, co się nie chce pokazywać. Super długość, przepiękna jest, naprawdę. Nie za duży dekolt, więc ona w ogóle tutaj dużo nie eksponuje, natomiast jest naprawdę urocza, według mnie. No i ostatnia rzecz to designerska sukienka, czarna z jedwabiu. Natomiast ta sukienka jest troszeczkę większym rozmiarze niż na mnie. Jest ona troszeczkę przyniszczona tu w pachach, wiecie. Będę próbowała ją przerobić tu w pachach, trochę zwęzić i po prostu zlikwidować te takie najbardziej zniszczone miejsca, które tutaj są pogufrowane. Kupiłam ją dlatego, że ma przepiękny krój i materiał. Jest świetnej firmy Zadig & Voltaire. I to jest taka naprawdę projektancka firma. Zobaczcie tam przebitki rzeczy, jakie są ceny tych sukienek i tych rzeczy tej marki. To jest taki już projektant naprawdę. Wysoka półka. Śliczna sukienka, naprawdę przepiękna. No i właśnie kupiłam ją mimo tej wady tutaj pod pachami, bo jest troszkę luźna tu na mnie, więc mogę sobie o te właśnie tutaj trochę zniszczone miejsca ją zwęzić, mimo że ona ma tutaj wszytą koronkę, ale wiecie co, ważniejsze jest dla mnie akurat, żeby można było ją sobie nosić, ewentualnie zrobię z niej koszulkę nocną, bo jedwab 100% naturalny, to nawet koszulki bym za te kilkadziesiąt złotych nie kupiła takiej, bo koszulki jedwabne też kosztują bardzo, bardzo dużo, więc... Kupiłam z taką myślą, że jeżeli się nie uda jej tutaj uratować jako sukienki, to będę po prostu miała piękną, bardzo luksusową i jedwabną koszulkę nocną. No i myślę, że wygląda spoko. Jak myślicie? Dajcie znać koniecznie. Dajcie znać, co myślicie o tych sukienkach, bo ja uważam, że po prostu mega się udały, bardzo się udały. Także jestem szczęśliwa z tych sukienek. Aha! Zapomniałabym, jeszcze sukienka, którą mam na sobie. Vintage sukienka Laury Ashley. Widzicie, no tak to jest. Całkiem zapomniałam, że jeszcze była sukienka, którą włożyłam po prostu. Bardzo fajna maxi sukienka z paseczkiem do kompletu, z bawełny. No jest przepiękna. Tutaj pokazuję Wam jeszcze na końcu samym tą stylówę śliczną z tą spódnicą sukienką, bo naprawdę też jest bardzo jakościowa i naprawdę piękna. Przepiękna moim zdaniem. Nie ma halki, ona jest taka właśnie ma dużo tego materiału, więc jest szansa, że nie będzie bardzo prześwitywać. Napiszcie, co sądzicie też o tej sukience. Jak widać, jest w moim rozmiarze, czyli taka S-ka typowa. Tak? No i teraz będzie największa perła tego hola. Słuchajcie, już tak buzia mi się uśmiecha, bo naprawdę jak to zobaczyłam, to mam w skowronkę. Dosłownie. Przepiękną spódnicę od Vivienne Westwood kupiłam. No i oczywiście, że zrobiłam z nią stylówy. Są już na mediach typu Instagram, TikTok i tak dalej. Będę Wam dawać oczywiście też linki do tych mediów, żebyście sobie zobaczyli te skróty. Jest po prostu cudowna. Jest z jedwabiem też w składzie. Pokażę Wam metkę od razu, żeby nie było... Jest to na pewno oryginał, bo czuć w dotyku niesamowicie dobrą jakość. No i to jest bardzo unikatowe, naprawdę. No coś takiego podejrzewam, że nie da się podrobić, bo takie materiały są bardzo drogie. To by było nieopłacalne. To czuć, że tutaj tu jest jedwab w tym materiale, no jest prześliczna ta sukienka. Tutaj oczywiście jest metka też ze składem, więc Wam powiem, metek jest kilka tutaj. Wiskoza i jedwab, oczywiście 75% wiskoza i 25% jedwab. No jest przepiękna, słuchajcie, przepiękna, naprawdę, Anglomania. No i zobaczcie stylówki, bo musiałam zrobić kilka stylówek. Więc najpierw taka trochę wchodząca w te zielenie turkusy stylówka z taką bluzeczką cieniusieńką, też od projektanta. Pokażę Wam od razu, bo mam też tą bluzeczkę i ona jest, rzadko ją noszę, bo jest bardzo cienka. Od Benedicte Uzun, jakaś pewnie czy portugalska, czy hiszpańska marka projektancka. Cieniutkiego jedwabiu taka, ale te kolory mnie urzekły i do tej
do tej spódnicy, po prostu mnie urzekły. Więc zrobiłam stylówkę z tą bluzeczką po prostu i z tą spódnicą oraz z zieloną torebką, taką też projektacką, a także... Hej! Jakieś koty mi tu biegają, słuchajcie. Halo! Jakie dźwięki w ogóle. I zrobiłam jeszcze dodatkowo stylówkę... O, kotek przyszedł. Kotek, uciekaj. Przeszkadzasz to. A to jakaś gonitwa kotów tu się odbywa. Sorry. Sorry za ten przerywnik. Do tego mam też bardzo fajnej jakości sweterek na wierzch, bawełniany. Też go tutaj mam, więc wam powiem, jaka to marka. Też Culture, więc też świetna marka. Taki bardzo oryginalny, w przepięknym kolorze miętowym sweterek. No i to jest do tego właśnie komplet. Mój drugi mój komplet. W sensie można iść, jak jest trochę zimniej, już w tym sweterku. Uciekać mi stąd. Słuchajcie, te koty się tutaj naprawdę dzisiaj panoszą. Druga wersja. Druga wersja jest z taką bluzką jedwabną, którą też przerabiałam niedawno. I to jest też świetna marka, bo to jest Gestus, więc też z wysokiej półki marka. Też jedwabna koszulka, którą już widzieliście u mnie w holu i w stylówkach, ale bardzo moim zdaniem ciekawie się komponuje, jak chodzi o wzory takie abstrakcyjne, o kolorystykę do tej spódnicy. Jest naprawdę ciekawa i do złotych sandałków i do takiej vintage torebki, która ma taki magiczny efekt opalizujący. I ta torebka jest też przepiękna i właśnie ma taki też szary kolor, który występuje w tej kreacji, więc też uważam, że jest naprawdę fajna stylowa. Nie wiem, piszcie, która się wam najbardziej wersja podoba, czy ta z tą zieloną, czy ta właśnie z tym takim szarym bardziej. A teraz będzie po prostu z tą koszulką też stylowa, z tą wełnianą. I ona wygląda tak trochę baletowo, wręcz jak trykot baletowy do tego, no ale spódniczka ma taki styl trochę właśnie baletowy przez ten tiul kolorowy. No i też ta sama torebka, te same buty, bo już tu nie zmieniałam, bo te buty do wszystkiego pasują tutaj, de facto. No, jestem bardzo, bardzo ciekawa waszych opinii na temat tej kreacji, tej spódnicy i tych stylówek z nią, bo to naprawdę był taki, sprawiło mi to ogromną frajdę, bo naprawdę daje to pole do popisu, taka artystyczna spódnica, taka projektancka spódnica rozwija wyobraźnię, po prostu można tutaj rozwinąć trochę rzeczywiście skrzydła jako stylista, jako projektant, żeby pokazać swoje pomysły. Oczywiście, że tą spódnicę można by równie dobrze włożyć do wielu innych rzeczy, a nawet do marynarki na wierzch, że super. No, na końcu wam pokazuję ten saniczek do tego po prostu, no bo zobaczcie, jak on wygląda. To tylko tak poglądowo już na sam koniec zupełnie nie pasuje oczywiście do stylu spódnicy, ale zobaczcie po prostu poglądowo, żeby wam pokazać tylko tą rzecz. No, tym optymistycznym akcentem kończę ten filmik i proszę was o komentarze, szczególnie na temat tej spódnicy, ale też piszcie, co się wam w ogóle podobało i jak się wam podobało. Żegnam się już z wami teraz i zapraszam was na następne filmiki. Na pewno będzie filmik o kolekcji lalek z całego świata. Na pewno też będzie niedługo już haul z wyprzedaży, bo byłam na ogromnej wyprzedaży i to będzie taki mega, mega wielki haul, więc koniecznie bądźcie. Pozdrawiam serdecznie, cześć!